jak się da. Następny. Kostyna rzuciła czapeczkę, mówię słusznie. Spójrzmy, jak to było na trzecim punkcie pomiaru. Kowalczyk, Biegen, a Jochałk jeszcze tam nie ma. No, trudno się dziwić, miała stratę poważną. Tak, ileż tutaj już razy Justyna Kowalczyk walczyła z Petrą Majdzić. Samo Marit Biergen także, tylko że ona wtedy wypadła dość słabo. Niezależnie od tego, jaki będzie ostateczny efekt między Biergen a Kowalczyk, widać, że są to dwie dominujące całkowicie. Będzie miała ponad 4 minuty straty Terezę Jochałka, więc sporo odrobiła. Proszę popatrzeć, jak ona szybko przebiera nogami. To jest krótki krok uzłowy. Tak normalnie się nie biega. Ale tutaj tak trzeba. No i już Lachtenbecki za plecami Charlotte Kalla. No i następne zawodniczki, które rozpoczynają drogę przez mękę. Trochę one też odrobiły. I Kalla, i Lachtenbecki. Ale pamiętajmy, że to, co się dzieje za plecami ani Kowalczyk, ani Biergen nie interesuje, bo one wiedzą, że nikim nie może zagrozić. I skupione są tylko na tej wielkiej partii szachów, która się toczy między nimi. Teraz cały czas Justyna, no tutaj to nie trzeba się zmieniać na prowadzeniu, bo to nie jest istotne, to nie trasa normalna. A teraz tutaj już jest Jochał. Niesamowicie pracuje. Proszę zwrócić uwagę, bo ona oddycha krótkimi takimi, ale głębokimi kosami zaczerpuje powietrze. Cały czas Justyna przed Marit. Teraz jakby 4-5 metrów przewagi Polki pod tę górę. Tutaj Justyna podeszła zdecydowanie szybciej. Marit się męczy tam, któryś z naszych serwismenów. Teraz ten zakręt, a więc zyskuje Polka przewagę. No brawo, na razie rozgrywa bieg po mistrzostwu, tak jak to było zaplanowano. Tutaj jest taki slalom, ale do góry właśnie między chorągiewkami. To ciekawy slalom. Chciałbym, żeby Witek Dołański oglądał i popatrzył, jak można do góry jechać slalomem. No ale inaczej by się nie dało. Justyna ma teraz już 15-20 metrów przewagi nad Marit Biergen. Ta przewaga Polki rośnie. Wspaniale biegnie Justyna. Zostawiła już Marit Biergen. Są i kołatki, są... Wszyscy kibice dopingują, wszystkie zawodniczki. To jest piękne na tej trasie. To był ten moment ataku. Zyskała przewagę Justyna, ale jeszcze daleko do zakończenia. Tutaj mamy Lachtenbecki, Kalle i Christoffersen, ale to jest dla nas oczywiście nieważne. Ważne dla tych zawodniczek, bo każda z nich chciałaby być o jedną lokatę wyżej. 8,5 kilometra. Niedługo, ciężko idzie Marit Biergen pod górę, ciężko, ale też dostaje brawa od widzów, którzy się zgromadzili na tym stoku slalomowym. Proszę, tam jakiś młody człowiek próbuje także podejścia na biegówkach do góry. Marit Biergen, 28% tutaj jest, to niesamowite, ale Justyna pracuje znakomicie, ma fenomenalnie wytrenowany w tym roku organizm. Systematycznie rośnie przewaga Justyny nad Marit Biergen. Już blisko meta. Jest Tereza Jochałk. Wycofała się Steyra. Nie wytrzymała trudu walki. No, ale nie widać Marit Biergen. Wszystko wskazuje na to, że bieg... Odważę się to powiedzieć, został rozstrzygnięty. Teraz ten doping dla Terezy Jochałk. Biedna mała Norweszka. Justyna Kowalczyk do góry, no to jest morderczy ostatni odcinek. Morderczy ostatni odcinek tego podejścia. Marit jest bardzo, bardzo zmęczona.
No widać. No ale twardo walczy o to swoje drugie miejsce. Justyna, no jest daleko. Może jeszcze zdobędzie się na jakiś kolosalny wysiłek, ale przecież dogonić Justyny chyba nie da rady. Pamiętam, jak straszliwie męczyła się tutaj Petra Majdisz, która potem kiedyś w Krajskiej Gorze opowiadała, że płakała prawie pół godziny rzewnymi łzami po zakończonym biegu. Tak potwornie bolały ją mięśnie, nóg i rąk. Jakiś kibic ze Słowenii. Ile będzie tutaj przewagi? To jest punkt pomiaru na 18 kilometrze, 500 metrze. Ponad 30 sekund, a więc przewaga nie maleje, tylko rośnie. Proszę bardzo, tutaj Marte Christoffersen wyprzedziła Kristę Lahtenlykki. No, Norweżki będą i Kalle, a więc druga Norweżka, trzecia Norweżka, czwarta jest ta Norweżka, piąta Finka, szósta Szwedka, siódma Niemka. Brawo, wielki sukces Katrin Celle. Zawsze dla wszystkich brawa. Nawet dla tych, które tam gdzieś idą daleko z tyłu, ale pamiętajmy, że poczynając od 14 zawodniczki wszystkie wystartowały razem. 9 minut za zwycięzczyniami, czyli za Justyną Kowalczyk i Marit Bierger. Trudno, żeby było inaczej, bo ten bieg trwałby i trwał i trwał, gdyby wystartowały ze stratami takie, jakie miały niektóre, na przykład 20 ponad minut. Jest Justyna Kowalczyk coraz bliżej mety. Jest Van Kloof, jest! Są Szwajcarzy ze swoimi wielkimi dzwonami. I Justyna Kowalczyk zmierza po trzeci kolejny triumf. Są i polskie flagi. I już widać metę, już widać kres tej mordęgi. Zwycięskiej mordęgi. Piąty w tym turze etap wygrany przez Justynę. I wygrany cały Tour de Ski. Nikt nigdy nie wygrał trzy razy z rzędu. Ostatni odcinek jest taki w miarę płaski, ale trzeba dotrwać do samego końca. 200, a jednak 200 metrów. 200 metrów do mety. Justyna obejrzała się. I ostatnie, może dwie minuty wysiłku. I będzie historyczny triumf. Wielkie, wspaniałe zwycięstwo. No trudno, żeby było inaczej. Donacja na mecie. Dla zwycięzczyni Tour de Ski. To miał być główny cel Marit Bierger, ale tego celu nie spełniła. Miała mieć 6 minut przewagi według obliczeń norweskich fachowców przed Justyną Kowalczyk do startu, przed startem do tego ostatniego etapu. Miała 11 sekund strat. Ostatnie metry. Jest triumf. Justyna Kowalczyk nawet się nie przewróci ze zmęczenia, choć na pewno wyczerpana jest maksymalnie. Wspaniały kolejny, wspaniały bieg mistrzyni olimpijskiej, najlepszego sportowca Polski 2011 roku. I Marit Bierger, brawa dla Marit. No, proszę bardzo. Gratulacje nawzajem sobie złożone i dopiero teraz chwila wytchnienia po tej mordędze. Ale jak zwykle się śmieje. Potwornie zmęczona, ale roześmiana. Trudno by było inaczej.
Dalej Birkenbrugge. No proszę, z ilu miast przyjechali kibice. Może to kolana nie da się do znaki. No prawie minutę odrobiła Jochałk do Kowalczyk. Dokładnie 50 sekund. Bardzo wyczerpana, ale była chyba najszybsza tutaj. Szybko, szybko wstaje, no. Na pewno jest trzecią postacią Tour de Ski Tereza Jochałk. Tak, bardzo zadowolona. No i teraz walka Lachtenmeki z Christoffersen. Proszę bardzo, jak ciężki bój toczą. A jednak kontratak Tinki i zyskuje znowu 2-3 metry na Norweszką. Finka na leć. Postawiła jeszcze kawałek z tyłu Marty Christoffersen. Jest Katrin Zeller na miejscu szóstym. Czy siódma będzie Charlotte Kalla? No. Tak daleko kamera nie sięgała. Właściwie wyczerpane. Zresztą panowie będą podobne. Walki firmy. Wczoraj triumf. To po prostu budzi ogromny szacunek. Ludzi, którzy naprawdę kochają sport. Jest Jezelsek. Sprinterka dokończyła tę deski. To rzeczywiście słabsze niż Fabian. No tutaj oczywiście doliczają taki czas, jaki miały. Tak można powiedzieć, pobojowisko. Rzeczywiście Vegard Ulvang i Jörg Kappel mieli niesamowity pomysł, żeby wymyśleć takie zakończenie wielkiej imprezy. W ogóle wymyśleć Tour de Ski. Chwała dla Marii Biergen za tą długą, długą walkę.